Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o uchwale krajobrazowej. Urząd Miasta Grudziądza podjął decyzję o sporządzeniu uchwały porządkującej zasady lokalizacji reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Uchwała ta, zwana uchwałą krajobrazową albo reklamową, zawiera zbiór ustaleń dotyczących wielkości, kolorystyki wymienionych obiektów oraz miejsca ich umieszczania. Celem sporządzenia tej uchwały jest uporządkowanie przestrzeni miasta Grudziądza. Nasza przestrzeń jest zaśmiecona setkami informacji reklamowych. Zakrywają one ogrodzenia, budynki, a właściwie całą naszą przestrzeń, czyli krajobraz, który nas otacza, w którym powinniśmy się czuć dobrze. Duża ilość informacji i intensywnych kolorów powoduje, że reklamy przestają być czytelne, a zaczynają nam przeszkadzać. Zbyt duża liczba reklam na budynkach sprawia, że dużo trudniej jest znaleźć lokal, do którego zamierzamy trafić. Dlatego w uchwale krajobrazowej zawarte są zasady sytuowania reklam, w tym szyldów, dla prowadzonej działalności gospodarczej. Najważniejszy dla przedsiębiorcy jest szyld z nazwą firmy i ma do tego pełne prawo. Żeby jednak uporządkować przestrzeń, wprowadzono pewne zasady lokalizowania szyldów. Najważniejsze z nich to: jedna działalność to jeden szyld na budynku. Szyld lokalizujemy przy wejściu głównym lub nad witryną. Jeśli w budynku jest więcej działalności, przy wejściu projektujemy kompleksowy zestaw szyldów ujednoliconych pod względem wymiarów i kolorów. Zabrania się sytuowania reklam na ogrodzeniach, dachach, wiatach śmietnikowych, na terenach zabytkowych, jak na przykład Błonia Nadwiślańskie czy Góra Zamkowa, budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy ośrodki zdrowia. Przy umieszczaniu szyldu należy pamiętać, że nie powinien zasłaniać okien, witryn, przejazdów bramnych i detali architektonicznych występujących na budynku. Umieszczając szyld na elewacji, należy pamiętać o wyśrodkowaniu go względem okien, witryn, przejazdów bramnych i detali architektonicznych. Poza szyldami umieszczonymi płasko na elewacji, uchwała dopuszcza również inne formy szyldów. Szyldy w formie semaforów, szyldy umieszczane na markizach nad witrynami lub wejściem do lokalu oraz na lambrekinach parasoli ogródków letnich. Pamiętajmy, w uchwale należy sprawdzić dopuszczalną wielkość i kolorystykę szyldów przed ich umieszczeniem na budynku. Na budynkach zabytkowych umieszczenie szyldu wymaga również uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Poza opisanymi szyldami na terenie miasta można umieszczać inne urządzenia reklamowe, jak na przykład gabloty z menu stojące przy lokalach gastronomicznych lub wiszące na elewacji lokalu gastronomicznego. Występują na terenie miasta również słupy ogłoszeniowe w przestrzeniach publicznych, a w terenach przemysłowych i na plaży dopuszczono flagi reklamowe. Totemy i pylony reklamowe można sytuować na terenie centrów handlowych, stacji paliw i terenach przemysłowych. Na terenie centrów handlowych dopuszcza się tablice reklamowe, tak zwane billboardy lub gabloty reklamowe w formie wolno stojącej lub sytuowane na elewacji, jako spójnie zaprojektowana grupa nośników o ujednoliconej wielkości, stylistyce i kolorze. Wprowadzenie uchwały krajobrazowej w kilku miastach Polski już daje pozytywne efekty. Tu widzimy lokal Zegarmistrza w Poznaniu przed wprowadzeniem regulacji i po uchwaleniu uchwały krajobrazowej. Dobrze, że i w naszym mieście można znaleźć już teraz pozytywne przykłady szyldów, które nie przesłaniają okien ani ogrodzenia. Są estetyczne i czytelne, wyglądają zachęcająco i z pewnością będą łatwe do odnalezienia przez klientów. Na koniec widok sklepu zoologicznego w Grudziądzu i przykład sklepu zoologicznego z innego miasta w Polsce.
Na tym przykładzie widać, jak bardzo możemy zmienić naszą przestrzeń. A teraz przejdziemy do małej architektury. Ustalenia w zakresie małej architektury nakazują ujednolicenie kolorystyki i stylu w obrębie jednej przestrzeni publicznej, takiej jak ulica, plac czy park. Zakazuje się stosowania farb i innych materiałów wykończeniowych, połyskujących i odblaskowych. Na terenie Starego Miasta i historycznego Śródmieścia ograniczono dopuszczalną kolorystykę obiektów do czerni, brązów i szarości. Wprowadzono zasadę opiniowania z odpowiednią komórką urzędu projektów rzeźb, pomników i fontan sytuowanych w przestrzeniach publicznych oraz tych, które będą przekraczały 3 metry wysokości. Ustalenia uchwały ujednolicają wygląd ogródków letnich, narzucając kremowy kolor parasoli oraz ciemnobrązowe drewniane wykończenie podestów, minibarów i ażurowych ścianek wokół ogródków. Ostatnim elementem uchwały są ustalenia dotyczące ogrodzeń. Ogrodzenia znajdujące się wzdłuż dróg to bardzo ważny element krajobrazu, więc jest również bardzo istotne, aby o niego zadbać. Najważniejsze ustalenia w zakresie ogrodzeń to zakaz grodzenia ogólnodostępnych placów, skwerów i parków, zakaz budowania ogrodzeń z folii i tkanin oraz materiałów odblaskowych i połyskujących, zakaz umieszczania elementów ostrych w ogrodzeniach. Ujednolicenie ogrodzeń łącznie z furtkami i bramami na całej długości posesji. Należy również pamiętać, że ogrodzenia powinny być ażurowe i nie powinny być wyższe niż 1,60 m. W uchwale zakazano grodzenia terenów wokół zabudowy wielorodzinnej oraz budowy bram i szlabanów na drogach wewnętrznych. Zgodnie z uchwałą istniejące ogrodzenia na terenie zabudowy wielorodzinnej powinny być rozebrane w okresie 2 lat od wejścia w życie uchwały krajobrazowej. Zapis ten może budzić sprzeciw, jednak jest wiele argumentów przemawiających na niekorzyść tworzenia zamkniętych osiedli nazywanych przez urbanistów gettami. Najbardziej przekonującym powinien być argument mówiący o bezpieczeństwie mieszkańców w przypadku występowania nagłych wypadków, kiedy to straż pożarna albo pogotowie ma problem z odnalezieniem dojazdu do poszkodowanych ludzi albo palącego się budynku. Przestrzeń wokół budynków wielorodzinnych powinna być ogólnodostępna i nie stwarzać barier. To tyle pokrótce o uchwale krajobrazowej. Szczegóły znajdziecie Państwo w projekcie uchwały na stronie internetowej Urzędu. Dziękuję.